Dobra, zapraszam do Ameryki. Podróż do Ameryki z Krzysztofem Kolumbem. Zapraszam. Do dzisiaj się USA versus Polska, pierogi. dziwię, jak jestem w Polsce i słyszę, jak Polacy tłumaczą Powaga 2. nazwy polskich dań, jak rozmawiają z ludźmi, którzy nie są z Polski. Na przykład zamiast mówić kiełbasa, to oni mówią Polish sausage. Mimo to. Ty, a to jest bez sensu. Oglądałem takiego typa, co biwak robił na Alasce i on tam kiełbasa mówił, że robił sobie jakieś tam danie i mówił, że kiełbasa. Normalnie, kiełbasa. Tak powiedział, nie? Jakiś Amerykanin. Bo to jest normalne, bo oni nie tłumaczą tak dań jak my. Przecież tam w markecie też pierogi są. I ludzie tam w komentarzach. Boże, tam chyba z 1000 Polaków napisało tak. No way, powiedział kiełbasa. Boże, tam był taki spam. To, że w Stanach Taki ludzie na sos. polską kiełbasę mówią kiełbasa albo kiełbasi, albo O, zamiast widzisz? mówić pierogi, oni mówią dumplings. Mimo to, że w A Stanach tak, Zykopanda, tak, ten kanał, no, ten kanał. Masz rację. ludzie znają pierogi jako pierogies. I jak mówisz dumpling, to oni myślą o tych pierogach chińskich. Albo może czasami myślą o takich lanych Czyli kluskach. to znaczy, że Chińczycy nie mają swoich? Skoro jak mówisz po angielsku, to myśli o chińskich? Czy Amerykanie nie mają? Kto nie ma swoich? Nawet widziałam w restauracjach, że bigos się nazywa Hunter's Stew. To nie jestem pewny, czemu Polacy uważają, że ich jedzenie jest chyba gorsze, albo że Ja nazwy tak nie polskich uważam. dań są gorsze niż inne nazwy międzynarodowych dań. Bo nigdy nie słyszałam, żeby ktoś w Polsce na sushi mówił sushi. Był podcast, goście się dowiedzieli takich rzeczy i mówili o nich na podcaście. Stary obóz będzie wyglądał. A ty mówisz o gotiku? Okej. No dobrze, no to ciekawe. Spoko. Surowa ryba z ryżem. Nie, oni to nazywają sushi, Chodzi o bo tak to się remaster? nazywa. I też nigdy nie słyszałam, żeby ktoś w Polsce mówił kotlet w bułce zamiast burger. To nie jestem pewny, czemu wy tłumaczycie polskie nazwy, zamiast mówić pierogi, mówicie Okej, dumplings. I okay. A wiem, że gdzie to polskie widziałeś? jedzenie nie jest Ja najbardziej wiem, jak popularne wyglądają jedzenie chińskie na świecie, pierożki. ale przez to, że w Stanach ludzie z całego świata mieszkają i mieszkali, to ogólnie Ale często dzięki. Amerykanie znają polskie danie. Na przykład chyba każdy w Stanach, albo bardzo dużo ludzi w Stanach, wiedzą, co to jest kiełbasa. I to jest chyba Oj git. najbardziej znane PL górą. polskie jedzenie w Stanach. I myślę, PL że górą. drugie najbardziej znane polskie jedzenie w Stanach to są pierogi. I właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek. Chcę ci troszeczkę powiedzieć o Ty, a z tym, jakiego co kraju jest ryba Amerykanie po myślą grecku? o pierogach, jakie pierogi można kupić w Stanach i też może w których regionach w Stanach pierogi są popularne. Jak w dupę z Węgier. Ale a propos polskich dań i jak oni się nazywają po Od angielsku, Żyda? to chyba trzecie najbardziej znane polskie jedzenie w Stanach to są pączki. I wtedy O. ludzie mówią coś takiego jak pączkis. I nawet słyszałam, że ludzie mówili na Pyłczkis. gołąbki goląbkis. I to oczywiście brzmi okropnie. To zacznę od tego, że kiełbasa, albo jak Amerykanie mówią kielbasa, albo kielbasi, Rybę po to mojemu. jest coś, co mi się wydaje, jest znane wszędzie w Stanach. I na pewno istnieją ludzie, którzy nie wiedzą, co to jest, ale ogólnie Amerykanie lubią kiełbasę i hot dogi. To Czemu nie widzisz szemotek? Pobierz sobie 7 TV na peceta. myślę, że ludzie wiedzą, co to jest Na Polish sausage. przeglądarce. Czasami tak mówią, ale ogólnie oni znają słowo kiełbasa. I chyba w każdym sklepie spożywczym w Stanach to znajdziesz kiełbasę, która się nazywa polska kiełbasa. Tylko, że to nie smakuje jak prawdziwa kiełbasa. To jest chyba Ale po jest prostu wołowa, a ich w Polsce jest wersja chyba polskiej wieprzowa taka kiełbasy. I to zawsze, nie? zawsze mnie wkurza, jak Polacy przylatują do Stanów i chcą jeść amerykańskie jedzenie. I dla nich to znaczy, że tylko jedzą hamburgery. Zawsze mówię, że my mamy inne jedzenie w Stanach, Hot nie dogi. tylko burgery.
i jak ktoś przylatuje do Stanów i tylko je burgery, to jest tak samo, jakby ktoś przyleciał do Polski i tylko jadł kiełbasę. Ale to nieważne. No i git. Dzisiejszy odcinek jest o pierogach. Co w tym złego? W Stanach istnieje taki region Stanów, który się nazywa The Pierogi Pocket. To znaczy tak dosłownie kieszeń pierogów. I jak widzisz na tej mapie, to są po prostu... Widzisz? Takie stany, albo raczej może takie miasta, gdzie nadal są, uwaga, albo dawniej było bardzo dużo wołowe Polaków. Też są? I w niektórych miastach jest nadal bardzo dużo Polaków, ale w niektórych to teraz nie ma nie dużo widzę, pokaż. Polaków, którzy mieszkali w Polsce, ale tam znajdziesz bardzo dużo wnuków, albo prawnuków, albo prawnuków Polaków, którzy przypłynęli do Stanów dawno temu. I jakbyś odwiedził ten pierogi pocket, sreku, chyba nie. Szybko się dowiesz, że niestety wszyscy wiedzą, co to są pierogi, albo pierogies, ale też będą wiedzieć, co to jest kiełbasa. I albo wiedzą, co to są pierogi, przez to, że mieszkają tam, gdzie jest dużo Polaków i może znają jakiegoś Polaka, albo mieszkają witam, w takim slasher, miejscu, witam, że dawniej było dużo Polaków i teraz jakiś procent tego miasta to ma polską krew i nadal mają polska krew, jakieś tam polskie powaga, tradycje i pierogi jest właśnie jeden z tych tradycji. Ale oczywiście ich tradycje albo jak oni chcą sobie płacić, wyobrażają a oni polskie jedzenie, no to się bardzo zmieniło. Płacą. I to, co im smakuje, też się zmieniło. To znaczy, że prawdziwe polskie jedzenie z Polski może by im nie smakowało, bo oni są przyzwyczajeni do tej bardziej amerykańskiej wersji. Na przykład dawniej mieszkałem w Pensylwanii i mieszkaliśmy w takim małym miasteczku. To ciekawe, jak to się tam różni. Dawniej było bardzo dużo Polaków. Bym zjadł. I nasz sąsiad był taki bardzo stary pan i on miał na imię George Bush. Tak, to było jego imię. I jego ojciec co? Przypłynął albo może przyleciał prezydent? Z Polski i na nazwisko miał chyba, nie wiem, Buszowski albo coś takiego. Ale jak przypłynął, to ci ludzie przy granicy stwierdzili, że nie. To nazwisko jest za długie, zmienimy ci to nazwisko po prostu na Bush. I mam mordu. I jego żona nas poznali i też inni ludzie w tej okolicy to powiedzieli, ale nie teraz używam. Polakami. To pewnie gdzie wiecie, on są... w ogóle idzie, Dave? Do Polski na pieszo. Haluszki, pewnie wybudowali trasę, a deptak. Tak, co? Haluszki? Co to jest? I potem się dowiedzieliśmy, że haluszki mniej więcej są chyba łazanki. Co to są w dupę haluszki? Nie słyszałem takiej nazwy nigdy. Gdzie to się je? Łazanki? Nie jestem pewna, bo takie leniwe pierogi? Czy to po prostu był taki jakiś makaron? Łazanki? To, nie, to inaczej wyglądają łazanki. To nie są łazanki. Krótszy makaron wymieszany z kapustą i też dodali smażoną cebulę. I my się nauczyliśmy tego dania od nich. Tylko, że moja mama też to... No to nie są łazanki. Jadłeś łazanki kiedyś? Polaku, byłeś w wojsku? ...dawała pieczarki. Ja myślę, że oni nie jedzą tego z pieczarkami, bo ogólnie Amerykanie uważają, że pieczarki i grzyby ogólnie są paskudne. I większość Amerykanów by tak, tego nie... Tak, Quinto, no. Daj znać w komentarzach, czy ty kiedykolwiek słyszałeś takie to słowo jakieś... jak haluszki. Słowacy? Może to jest coś, co aha, jest bardzo nie regionalne znam w Polsce. I w necie czytałem, że haluszki to jest jakieś danie słowackie. Ale to danie wygląda inaczej niż to, co oni mówili się nazywa... Nie wiem, co to jest. Nie znam tego mało dania. Haluszki. Ale też oczywiście oni wszyscy wiedzieli, co to są pierogies. I każdemu to smakowało. Łazanki, ale jak pokaż. Amerykanie wiedzą, co to są pierogi, to prawie zawsze tylko zna... Jak pokazać? Widzisz łazanki? Znają ruskie pierogi. Tylko, że nie tak... Takie ruskie pierogi jak w Polsce, bo ogólnie w Stanach nie ma twarogu. Znaczy, okej, nie, że nie ma. Można to znaleźć, ale... Jajecznica żółta czy jasna? Czy samym boczkiem? Może być, no. Ja lubię po prostu nieściętą.
ogólnie. Tylko taką lekko, nie? Łatwe, żeby to znaleźć, to nie jest typowe i to nie jest popularne wśród Amerykanów. To przeważnie, jak masz ruskie pierogi w Stanach, to wtedy to są pierogi z ziemniakami i z cheddar. To znaczy ten ser, cheddar. Albo nie wiem, jak po polsku to wymawiać. Może cheddar? U nas też one są z żółtym serem? Nie. Albo irlandzki cheddar. Nie, to jest taki bardzo amerykański cheddar. I myślę, że bardzo często jedzą te pierogi z tym cheddar i z ziemniakami, to oni smażą je i razem parogiem, jest podane z kiełbasą. Albo przynajmniej to jest taka ich wersja. Z pierogi z kiełbasą, tak, ciekawa. Kiełbasa. Zjadłem to. Nawet ostatnio w necie widziałem coś takiego, co oni nazwali pierogi taco. To jest mniej więcej... Polska przejęła Meksyk. Więcej taki duży kawałek, ja nawet nie wiem jak to nazwać, tego ciasta z pierogów i w tym wkładają kiełbasę i nie wiem co tam było, cebula może, nie jestem pewny. I jak widzę takie rzeczy, to myślę, wow, to jest żółty ser lubią? Okej, okay, dlatego tak. I wiem, że oczywiście tak. Polacy by zobaczyli to, pomyśleli, to nie jest polskie. Sądzisz o tym, że słuchaj, od 50 godzin gra w Sekiro i śpi tylko? Nie wiem, ale kawałek widziałem, że gra, chyba mu nieźle idzie, bo ma mało deadów. Nie, bo to nie jest, ale... Chociaż myślę, nie wiem, gdzie jest. Dumni, ile mu zostało, nie wiem. Przynajmniej ludziom to smakuje w Stanach i oni znaleźli jakiś inny sposób, żeby jeść nasze jedzenie. I szczerze mówiąc, ja bym to spróbował. Daj znać w komentarzach, czy byś zjadł takie coś. I zaraz wam pokażę, jakie ojca pierogi możesz znaleźć w Stanach. Bo tak, każdy w tym pierogi... Nie, sorry. Pierogi pocket wiedzą, co to są pierogis. I myślę, że jakbyś pojechał gdzieś indziej, to oni by witam nie widzieli, co Sigma. Są pierogis. Chcecie zobaczyć zająca? Patrzcie. 400 deadów? Nieźle. Ale mały jakiś. To pieróg amerykański. I jakbyś wyjechał poza tym pierogi pocket, to prawdopodobnie ludzie nie wiedzą, co to są pierogi. Może niektórzy ludzie wiedzą, ale większość nie wie, co to jest. Na przykład na Florydzie nie GMO. Bardzo często, jak mówię o pierogach, to ludzie nie wiedzą, co to jest. Albo może jak jesteś... Dziękuję bardzo, Natalcie 7. Witam. Dziękuję za 5 lat. Jesteśmy w grupie, to większość witam. Tych ludzi nie wiedzą, co to jest. I może jedna, może dwie osoby wiedzą i mówią, że to są trochę jak raviolis. I może wiesz, co to ravioli. Są ravioli. To są takie włoskie pierogi. Gorsze oczywiście, bo prawdziwe polskie pierogi są najlepsze. Ale w Stanach niestety rel, powaga włoskie dwa. Jedzenie jest bardziej popularne niż polskie. To ludzie wiedzą, co to jest ravioli. I mimo to, że ravioli jest więcej niż jeden, tak samo jak pierogi, to tak samo jak mówią pierogis, to mówią raviolis. To wtedy po prostu się mówi, że pierogis są trochę jak raviolis. Ale mimo to, okay. że nie każdy wie, co są pierogi, poza tym pierogi pocket, to w każdym sklepie... Fryzjer przyniósł efekt, widzka się pojawiła, aha! Pożywczym powaga możesz dwa. Znaleźć pierogis. I one przeważnie są zamrożone. Jak i jesteś największa... widzką, jak jesteś widzką, bo przyszłaś, bo się obciąłem, napisz powaga dwa, żebym wiedział, ile jest widzek, okej? Okay? Firma i najbardziej znana firma, która sprzedaje te pierogis, to jest Mrs. T's Pierogis. Tylko z jakiegoś powodu oni... Same wiski. Widzowie zniknęli. Oni zdecydowali, żeby napisać pierogi Susi. Przez Y zamiast przez I. Widocznie, żeby oni się wyróżniali i żeby może powiedzieć, że to jest nasz produkt, że pierogi... Z Y to jest nasze. No, Wicka, ale oczywiście Wicka. Też są inne firmy, Wicka które sprzedają Wicka, takie no. zamrożone pierogis. I czasami sklepy spożywcze nawet mają swoją wersję. Wyglądam teraz jak upośledzony, a co sąsiad? Teraz przypominam bardziej ciebie? Żeby sprzedawać oglądajmy dalej. Tańszą cenę. Ale to co zauważysz jest, że w Stanach jak kupujesz zamrożone pierogis, to one zawsze są bez mięsa. I szczerze mówiąc, tak ja wszystko nie dziwię, się zgadza. Czy komukolwiek smakują pierogi z mięsem? Mi się wydaje. Ja lubię. Ja w sumie ze wszystkim lubię pierogi. Ze szpinakiem, z mięsem, na słodko, w dupę.
Z gównem, znaczy, dobra. Zdaje, że chyba nie. Ze wszystkim. Bo pierogi z mięsem, ja uważam, to są najgorsze pierogi. Mi się wydaje, że jak soczewicą robią te pierogi z mięsem w Polsce, to ich cel jest, żeby to źle smakowało. Ale dobre są pierogi z mięsem, o co chodzi? Nie wiem, o co chodzi. Dobre są. Ja lubię mięso, ale co to jest za mięso w tych pierogach i czemu to jest takie niedobre? I nie mówię, że jest paskudne, ale po prostu nie jest dobre. Nigdy w życiu nie słyszałem, żeby ktoś zjał pieroga z mięsem i powiedział... Nie lubisz? Ja lubię. Ale to mięso jest dobre. To nie dziwię się, że... A jadłeś z indykiem kiedyś pierogi? I to jest dobre. Jeżeli z mięsem, to najlepszy kurczak albo indyk. Dla mnie. Bo jest też mięso takie mielone, taka mielonka, to jest najgorsze, jak jest w pierogu mięso. Ale tak, to git, no. Ale przecież uszka są z mięsem też i też są dobre, a to prawie to samo, no. Z barszczem i luj. Barszcz zabija smak, że ci smakuje nagle? W Stanach nie sprzedają pierogi z mięsem. I też oczywiście nie dziwię się, że oni nie sprzedają pierogi z twarogiem, bo to nie jest popularne, nie jest znane. I ogólnie... No Amerykanie... tak, oczywiście, że podsmażane. Ja najbardziej lubię podsmażane pierogi. Gotowane gorzej, ale też dobre, no, żeby nie było. Wolą taki żółty ser jak cheddar. I przez to, że my... Uszka są z grzybami pajaców. Aha, powaga dwa. Dzięki. Jestem Żydem. Wiecie, chcę kurwa wzrogać. Fred dał na golibordę 5 zł. A pamiętasz, dziadzie, jak zgoliłeś się 6 lat temu za 2. Pamiętam, jest filmik na YouTube o tym. Dla przypomnienia, każdy może obejrzeć. Tees pierogies są najbardziej znane pierogi w Stanach. To popatrzymy, jakie oni mają smaki. Oczywiście numer 1 musimy patrzeć ruskie na classic cheddar. Że to jest, wiesz, samym klasyk, że to jest, wiesz, to jest typowy pierog. Pewnie wy też tak uważacie, że pierogi z cheddar, o, to jest klasyczne. Fazy wpisz golenie. Goleń. Sharp cheddar cheese and creamy... A nie, to jest też z ziemniakami. To są ruskie są. To są ruskie. Whipped potatoes wrapped in tender pasta. To w Stanach, żeby wytłumaczyć... Znaczy co... ruskie jak na USA ruskie. Są pierogi, to oni na to mówią pasta, to znaczy makaron. I jakbyś nie wiedział, pierogi to... Te pierogi Rosji ta... nigdy nie widziały, no ale taka nazwa jak ryba po grecku i sałatka jarzynowa, no. Widziała kiedyś Jarzyland? Makaron, nie? I jak zauważysz, ten classic cheddar, tam nie ma cebuli. Też mamy Mrs. T's pierogies, four cheese medley. Powaga dwa. To znaczy, to jest taka mieszanka. To co oni tam mają? Aged cheddar, parmesan, romano... Kurde, Swiss... pierogi cztery ser jak pizza. Ta nazwa nie jest od Rosji, tylko od Rusi X. Aha, okej. Okay. Czyli są ukraińskie? Cheese and creamy whipped potatoes wrapped in tender pasta. Też mamy... Dzięki za bicy. Broccoli and cheddar. Tego akurat nigdy nie próbowałem. Są ukraińskie, a nazywają się ruskie, okej. Okay. To jest buttery broccoli... Aged sharp. Chodzi o Rusina, taki raper. Okej, okay, okej. Okay. To on wymyślił te pierogi? Cheese and creamy whipped potatoes. O, że tam też są ziemniaki. To myślę, że ogólnie w Stanach, jak kupujesz pierogi, to zawsze tam będą ziemniaki. Też mamy loaded baked potato. I loaded. Ale załadowali te pierogi. Przeważnie w Stanach. Nie zawsze. Ale jak mamy coś takiego jak loaded baked potato, to jest taki pieczony. Pieczony ziemniak i tam mają ser, może... Ale fajne danie bardzo, nie? Śmietane, może boczek, może szczypiorek. To jest loaded baked potato. To zobaczymy, co tutaj jest w tym loaded baked potato. Aged sharp cheddar. Oni bezczeszczą pierogi. Śmietana. Ja bym zjadł je. Chives to jest szczypiorek. And creamy whipped potatoes. Seasoned with bacon. A, to widzisz, tutaj jest mięso. To daj trochę boczku do tego. Też tutaj no co, mamy... No ze skwerkami są pierogi też. Rel? Mrs. T's to to samo. Mini pierogies. I widocznie to są uszka, ale chyba nie chcieli je nazwać ears. Bo chyba tylko Mike Tyson by je jadł, a? A uszka jak się zwają?
A mini pierogi, jest okej. Okay. Oni chcieli je nazwać ears. Bo chyba tylko Mike Tyson by je jadł. A? Get it? Też mają American cheese. To co to jest American cheese? American cheese jest chyba najgorszy ser, który istnieje, bo on jest tak bardzo sztuczny. On może być biały albo żółty i czasami, ale nie zawsze. Jak się wylosuje. On jest tak owinięty takim plastikiem, że każdy kawałek jest... A, ten taki tostowy to jest. To jest amerykański? To w sumie. Plastiku. To tutaj napisali rich American cheese and creamy whipped potatoes. Też mają Mrs. T's pierogies albo mini pierogies. Classic palopening, no wybacz. Savory diced onions, z cebulą. Creamy whipped potatoes. To jest bez sera. I to są wszystkie smaki, które Mrs. T's pierogi sprzedaje. Ale za... Jaja w proszku są w Ameryce? U nas chyba też są, ale nie pamiętam. Zachęcam cię, żebyś wszedł na ich stronę, bo tam... Da się nawet kupić taką butelkę z jajkami już, że tam masz albo same żółtka, albo białka. Bo całe chyba też. Znaleźć bardzo dziwne i ciekawe receptury. Tak, co możesz zrobić z tymi pierogami i jak możesz je przygotować? Tutaj jest ich strona mrstspierogies.com i wejdź co do to recipes. Jest? Mają bardzo dziwne receptury. Dziękuję bardzo. Mohamed 21 dał na golibordę 25 zł. Serwus dziadzia. Dzięki, Mohamed. Dziękuję bardzo. Albo po angielsku recipes. Serwus. Na przykład air fried minis. Strzałka. With homemade apple pie dip. Albo... Ty w sumie? Bo Asian pierogi stir fry. Też mają bacon cheeseburger dip with pierogi. A to łóżka. Też mają... Barbecue chicken pierogi nachos. A ja bym zjadł barbecue. What the fuck? Tutaj mamy baked mini pierogi skewers. To jest taki szaszłyk. Albo beef stroganoff. Też mamy caprese pesto pierogies. I to jest dla ludzi, którzy lubią polską i włoską kuchnię. Też mamy chicken fried pierogi. To niech zjedzą pizzę z kiełbasą i chrzanem. Rel? I oczywiście mają... Classic, okay? Classic pierogies with kielbasa. Czy ludzie w Polsce jedzą pierogi w taki sposób? Jak masz... Powiem ci, ty taki glow up zaliczyłeś przez te 6 lat, że to jest niemożliwe? Co ty gadasz? Dziękuję widzu. Fluszet. Cery się zmienią w emotkę fluszet teraz. Ochotę na meksykańskie to mają fajita pierogies. Albo nawet grilled Cajun shrimp and pierogi skillet. Albo jak masz ochotę na greckie fluszet, danie, to mają to ja teraz. Grilled Greek leftovers. Zobacz, napisz tak. AH69, taka strzałka, fluszet. I to opisuje jakby mnie. Ja muszę mówić emotkami. Ja mówię emotkami. Chicken pierogi. Dzięki Kubitonek za 17 lat. Albo grilled Hawaiian ile pierogów, no porypane. Bo w Stanach... To dla Polaków idealne. Pierogi z kebabem. Grilled Hawaiian teriyaki mini pierogi kebabs. Bo w Stanach kebabs albo shish kebabs to są szaszłyki. I większość tych, co tutaj widzimy, bo nie wiedzą, co tracą. Głupio. Mi się wydaje, że po prostu zabrakło im pomysłu. A są chipsy o smaku pierogów? Lejsy jakieś powinny być. Słów i pomyśleli, hej, co jeszcze możemy wymyśleć? Ale muszę powiedzieć, że znalazłem jeden, który tak bym spróbował. I to jest Pad Thai Mini Pierogies. Nawet mają... Ty, ale to chyba nie jest prawdziwe. Pierogowe lejsy. Pierogi enchilada, to znaczy meksykańskie jedzenie, albo pierogi lasagna. To daj znać w komentarzach, które z tych receptur byś chętnie tak, spróbował sparty, no. I które wyglądają okropnie. I tak jak mówiłem, wejdź na ich stronie i zobacz te wszystkie receptury, bo oni mają bardzo, bardzo... To nie są już pierogi? Co ty gadasz? Bardzo dużo tych receptur. Ja myślę, że oni... Tak jakbyś powiedział, że czarny Power Rangers już jest Power Rangersem, bo dołączał zawsze później w trakcie serii. Coś tu nie gra. Po prostu pomyśleli, hej, jakie jedzenie istnieje na świecie
I jak możemy włożyć pierogi do tego? Jak tego nie jest? Ogólnie, czy pierogi ci smakują? Bo moja dziewczyna, która jest z Polski, ogólnie jej pierogi nie smakują. I ona uważa, nie że jest Polacy za bardzo nie lubią pierogów. I się tylko je pierogi są święta. Ja nie sądzę. Nie no, przecież w każdym sklepie się to da kupić. Nawet w Żabce. Że tak jest. To coś znaczy. To nie, tam nie leży dla ozdoby chyba. Oczywiście, myślę, że turyści bardziej chwalą pierogi niż Polacy. To daj znać, ja lubię pierogi. O polskich pierogach. Nie wiem ich aż tak często, ale lubię. No, ale to co to znaczy? To codziennie nie żreć pierogi, bo jestem Polakiem? Kurde. To Amerykanie jedzą codziennie nie, poczekaj, to robią. Nieważne. Oczywiście. I które pierogi ci smakują? I też daj znać, jakie były najdziwniejsze pierogi, które ty widziałeś w swoim życiu. I to wszystko na dzisiaj. Na razie. Co to cześć. Jest, Quinto? Power Rangers, co jest? Widzisz? Mówiłem ci, żeby ją nie pisz tak zwykła panda. Husaria! Mamy znowu szansę.